Słuchajcie, nie zawsze trzeba wszystko brać na poważnie, tak samo w tym odcinku naprawdę trzeba mocno, mocno wyluzować. Przed tym okresem świątecznym na spokojnie wszystko brać. Często zarzucane mam, że gadam nie na te tematy, co trzeba. I dzisiaj też nie będzie inaczej. Gadam na temat magicznych tatuaży 4D. 10 fantastycznych świątecznych wzorów do wyboru. Kupiłem to w małym, wielkim sklepie. Cena 9,99. No, o co tutaj chodzi? Chodzi o to, że producenci podchwycili temat tatuaży, że to jest cool, trendy in w Polsce. Rodzice mają tatuaże, to dzieci też będą chcieli mieć przyklejone tatuaże. Tutaj też o to właśnie chodzi. Przyklejasz sobie te tatuaże, jakiś renifer, prezenciki, bombkę i inne bałwany. Pobierasz aplikację odpowiednią na swój smartfon i te tatuaże ożyją. Zobaczymy, jak to wygląda w praktyce. No, jest to typowy bajer dla najmłodszych. Zobaczymy. Tak wygląda całe opakowanie. Magiczne tatuaże 4D. Przód, tył. Otwieramy, co tutaj mamy. Nagrywam to jedną ręką, dlatego będzie trochę ciężej. Tu mamy tatuaże. I w środku mamy jeszcze instrukcję obsługi. Tutaj co mamy? Instrukcja nakładania tatuaży. Wytnij interesujący Cię wzór, bla bla bla. Usuń folię zabezpieczającą stroną z klejem. Połóż mocno na czystą i suchą skórę. Zwilż zewnętrzny papier wodą i oczekaj 30 sekund. Delikatnie usuń papier. Później trzeba ściągnąć aplikację. Ja już mam ją ściągniętą. No i jechać z tym koksem. Także bierzmy się do dzieła. Ja wybieram piernika i ja wybieram bałwana. Z racji tego, iż mam tylko do dyspozycji jedną rękę, mam to już wycięte i uwaga teraz, zrobimy to na nodze. Specjalnie ogoliłem sobie nogę w dwóch miejscach, żeby to wszystko dobrze poszło. W tym miejscu zrobimy piernika może. Tak. Czysta i sucha skóra. Tu będzie pierniczek. Bałwanek będzie tu. Tu. Jak producent proponuje, tak. Dobrze, urwiemy może. Ach, podzielimy się. 20 sekund. Tu. 20 sekund tu. Czekamy. Bałwanek jest, chwilka jeszcze osuszenia. No i tak, trzeba mieć zainstalowaną aplikację Tap to See. No i co? Dotknij, aby zeskanować i jedziemy. Skanuję, skanuję. I co? Wybieramy sobie pierniczka. Zobacz. No i co teraz? Czekamy. Zmień tatuaż, nie? Czekamy, o. Skameruj kamerę, tak. O, tak. I czekamy. Będzie tańczył, czy nie? O, i widzicie? Tańczy mi piernik na nodze. O! Dziecko by powiedziało fajowe. Ja cię kręcę, tak? Dorosły powie, to są pierdoły, no ale za te pieniądze. 9,99 to cena sugerowana. Ja kupiłem 3 sztuki i zapłaciłem 22 zł, czyli mniej niż cena sugerowana. Ok. Mamy zaliczonego piernika. No i teraz co? Tutaj, tak? Dotknij i się skanuje, skanuje, tak, czai. No i co, wybieramy, gdzie jest bałwan? Bałwan jest tu. Zobacz, zobaczymy, co zrobi bałwan. O. Skieruj kamerkę na bałwanko. I co? Tańczy, skubany.
gdzie? Nie ma go? Jest. Nie ma go? Jest. Jak Pokemony prawie. I sobie tańczy. Okej, okay, także widzieliście, co potrafią te tatuaże 4D. Tańczyć, śpiewać i ładnie to wygląda, tak? Dla naszych najmłodszych, dla dzieci. Jest to na pewno fajna sprawa, bo widzą, gdy ich rodzice, znajomi mają tatuaże, oni tego nie mogą mieć, ale to mogą sobie teraz zafundować tatuaże 4D jeszcze z okazji świąt nadchodzących Bożego Narodzenia. No idealne, tak? Producenci wiedzą o tym, że tatuaże w tych czasach no, są na topie, czyli też każdy chce zarobić. Niedawno na fanpage'a wrzuciłem taki mini salon tatuażu dla dzieci. No tak to jest, no jeszcze pewnie nieraz się pojawią różne produkty związane z światem tatuażu, tak? A teraz tak pół żartem, pół serio, jeden taki zestaw magicznych tatuaży 4D wyląduje do jednej osoby, która po prostu da komentarz pod tym filmem, tak? To jest obojętnie co, bo możecie wyrazić swoją opinię na ten temat i po prostu wybrana przeze mnie osoba dostanie takie tatuaże 4D. Oczywiście możecie w tym komentarzu napisać, że tak, ja bym chciał te tatuaże 4D, wtedy wiem, że może to trafić do odpowiedniej osoby. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Obserwujcie Projekt Ink na Facebooku, na Instagramie. Dziękuję bardzo i pozdrawiam.